Dzień dobry, jak miło Państwa dzisiaj widzieć. Moi drodzy, pasja członków zespołu w połączeniu z talentem, pracą pod kierunkiem wybitnego instruktora Jarosława Stefaniaka owocuje uznaniem nie tylko radzyńskiej publiczności, ale szerszemu gronu słuchaczy i odbiorców, miłośników pięknych melodii, wpisując się w ich pamięć i serca. W imieniu gospodarzy dzisiejszego koncertu zespołu Przyjazne Nuty, bo to o nich mowa, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Brawa dla gospodarzy. Co prawda jeszcze ich nie widać, ale już niebawem będziemy mogli podziwiać, oklaskiwać i śpiewać razem z nimi, na co bardzo, bardzo liczą członkowie zespołu i szefowa zespołu, pani Bożena Karwowska, w imieniu to której również gorąco, serdecznie witam Państwa. Brawa dla pani Bożeny. Szanowni Państwo, na ten wyjątkowy koncert pod hasłem cała sala. Tak jest. Poćwiczymy to jeszcze. Kochani, może tak zanim powiem, co dzisiaj usłyszymy w wykonaniu zespołów, to też należy wspomnieć, droga publiczności, że na dzisiejszy koncert gospodarze zaprosili wyjątkowe zespoły. A są z nami dzisiaj zespół Jutrzenka. Powitajmy brawami zespół Jutrzenka. Tak. O zespole powiem troszeczkę później. No i oczywiście, jakby to mogło zabraknąć, ale baby z kapelą z Berezy również są z nami. Szanowni Państwo, wiem, że nie możecie się już doczekać tych pięknych piosenek, melodii, ale proszę, dajcie mi jeszcze chwilkę, bo pragnę w imieniu gospodarzy dzisiejszego koncertu powitać zaproszonych gości. A wiem, że jest z nami pani Anna Mikulska, przepraszam. Jest z nami pani Ania. Jeżeli tak, pomachajmy, tak, tak, pani Aniu, dzień dobry. Prezes BIMIS. Witamy panią bardzo serdecznie. Oczywiście pan Robert Mazurek, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, jest z nami również, któremu towarzyszy małżonka pani Małgosia. Dzień dobry, pani Małgosiu, witamy serdecznie. Jest też z nami pan Adam Adamski, przewodniczący Rady Miasta. Panie Adamie, witamy serdecznie. Ale też nie zabrakło pani Stanisławy Popławskiej. Pani Stasiu, proszę się nam tak, machamy buziaczki, przesyłamy pani Stasi. Wszyscy państwo wiedzą, zwłaszcza radzyniacy, pani Stasia jest kierownikiem Stowarzyszenia Kormoran, które serdecznie pozdrawiamy wszystkich członków Kormoranu. Tak, brawa, brawa. Dzisiaj braw nie może zabraknąć. Szanowni Państwo, mam też informację, wzrok może co nieco słaby, ale mam taką informację, że jest z nami również pan Dariusz Gałan. Czy jest? Witamy bardzo serdecznie. Pan Dariusz jest rektorem Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest pan z nami, pan Staś Wachnik. Jest? Jest, jest, jest. Opiekun. A jakże, tak, buziaczki jak najbardziej. I pani Ela Chawryluk, zdaje się. Jest. I pan Marek. Kochani, mogłabym was tutaj wszystkich z imienia, nazwiska wymieniać, ale czasu by nam zabrakło. Pani Halina Mazur. Jest pani Halinka, prezes Stowarzyszenia Radzyńskie Wrzosy. Pani Anna Wasak. Umawiałyśmy się, że będzie. Pani Aniu, witamy serdecznie. Kochani, pan Mirosław Piasko z małżonką. Witam, buziaczki, Mirciu. Witamy, witamy. Ale jest również z nami pan Tadeusz Kierych. Pozdrawiamy serdecznie, witamy. A teraz, drodzy Państwo, no niech się dzieje. Cała sala?
No właśnie, jako pierwszy utwór w wykonaniu gospodarzy dzisiejszego koncertu usłyszymy bałałajkę, następnie wspomnienie z nadmorza, całować to nie grzech i czerwonych korali sznur. Zespół Przyjazne Nuty zakończy naszą część artystyczną. A więc zapraszamy! Thank you.
Zachęcajcie Państwo wielkimi brawami, bo jeszcze mają wystąpić. Żeby się nie rozmyślili. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zespół Przyjazne Nuty, gospodarze dzisiejszego koncertu pod hasłem. Cała sala. No, hasło pięknie wypowiedziane, ale ja nie słyszałam, żeby Państwo śpiewali razem z zespołem. Obiecujecie, że poprawa będzie? Będzie. Cudownie. To zapraszam teraz na scenę zespół Jutrzenka. Tak, 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 wielkie brawa dla Jutrzenki, kochani. To w oczekiwaniu na koncert zespołu Jutrzenka ja co nieco opowiem o zespole Jutrzenka i kapeli, ale baby z kapelą Osberezy. O tak dokładnie. Drodzy Państwo, zespół Jutrzenka z Rogoźnicy i kapela Retro z Międzyrzeca Podlaskiego działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Razem występują ponad 20 lat, uświetniając ważne uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie, a nawet koncertując poza granicami kraju. Nagrodzeni za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przez przedstawicieli starostwa powiatowego. W swoim repertuarze mają piosenki ludowe, utwory patriotyczne i religijne oraz piosenki biesiadne. Zespół Jutrzenka został wyróżniony w Lublinie w konkursie Wsi Lubelskiej Pieśni Ludowych. Zespół Jutrzenka, dodam, powstał w roku 2011. Kierownikiem jest pani Halina Lesiuk. W wykonaniu zespołu Jutrzenka usłyszymy 5 utworów. 12 listeczków, przy starym młynie, cyganeczka, zameczek i smereka. Zespół Jutrzenka z Rogoźnicy.
Zespół Jutrzenka! Szanowni Państwo, a teraz będzie niespodzianka, będzie się działo. Za chwilę wystąpi przed Państwem solistka Ewa Karwowska, którą serdecznie zapraszam i witajmy Ewę! Pani Ewa zaśpiewa przepiękną piosenkę pod tytułem Moje jedyne marzenie, albo jak ktoś zna, przetańczyć z tobą chcę całą noc. Ewoni będą towarzyszyły pary, członkowie zespołu, koleżanki i koledzy. Kochani, brawa dla nich gorące! Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie, więc teraz już wszystko wiesz. Przesnąć tobą chcę całą noc, niech na nas gapią się, no i co? Już każdy wszystkim na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie jest. Ja za tę noc chętnie oddam 5 najpiękniejszych lat. Nie liczę dni, kto szczęście thank you.
Ewa Karwowska, Stasia, Tadzio, Wiola i Wiesio. Brawa dla nich, członkowie zespołu Przyjazne Nuty. Prawda, że pięknie? Pięknie. Kochani, od początku swojego istnienia uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym gminy, powiatu i województwa. Są ozdobą wszystkich uroczystości i imprez oraz wizytówką w regionie. W swoim repertuarze zespół ma pieśni ludowe, okolicznościowe, strażackie oraz kolędy. Uświetniają obrzędy chociażby wicie pięknych wieńców dożynkowych. Kierownikiem zespołu jest pani Krystyna Kędzierska i witamy, witamy gorąco zespół Ale Baby z kapelą z Berezy. Ja dodam tylko, jakie utwory usłyszymy w wykonaniu kapeli. Szewczyk pewnego wieczoru, Dolina, Złota kareta i Młody chłopak. Brawa dla pań i panów. Thank you.
bańce. Czy tędy nie jechała karoca moja?
Ale baby z kapelą z Berezy. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, czas na drugą część występu zespołu Przyjazne Nuty, gospodarzy dzisiejszego koncertu pod hasłem Cała sala. No i teraz będę się przysłuchiwać każdemu z Państwa, czy śpiewacie. Tomek coś patrzy na mnie, tak? Okej, dobrze. Kochani, będę uważnie słuchała, czy śpiewacie piosenki razem z zespołem. A będą to Cała sala śpiewa z nami, Tango Milonga, Pozwól mi się pocałować, tu zaśpiewa Jarek z Towarzyszeniem Chóru i Kesera. Gorącymi brawami witamy ponownie zespół Przyjazne Nuty. Teraz będzie piosenka w hołdzie Jerzemu Połomskiemu. Przysłuchiwałam się. Jarku, uwaga, uwaga, poddaj ton. I teraz Państwo śpiewają. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczy kawarami. Na tym balu, nad balami, takim, co się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima karnawa.
No te brawa akurat są dla Państwa. Bardzo pięknie. Bardzo, bardzo. Dziękuję ślicznie. Następną piosenkę, jaką wykonacie, to... Tango Milonga. Tango Milonga. Też jest znane Państwu. Wprawdzie miejsca mało, ale jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Przecież od kilku dni wynoszę śmieci, przynoszę bzy. Z mamą się zgadzam, psa wyprowadzam i z bratem jestem już na ty. Tak nam wesoło mijają dni, a jednak spokój coś mąci mi. Więc moja miła, teraz przedstawiam moją petycję, która brzmi: pozwól mi się pocałować, nie mów ciągle nie, coś nie daje.
jesteś głucha na moje łzy i brata słuchasz, choć ze mnie drwisz. Z mamą się zgadzasz, psa wyprowadzasz i raz mi pokazałaś drzwi. Ale poczekaj, nadejdzie dzień, gdy pod swym oknem nie znajdziesz mnie. Więc nim się zmyję, złap mnie za szyję, ostatnią szansę daję ci. Pozwól mi się pocałować, nie, ciągle nie. Dość nie dajesz mi do słowa i traktujesz źle. Znów nie kleni się rozmowa, znów. No i jeszcze pobujamy na koniec. Wszyscy kawałek znają, więc zapraszamy do wspólnego śpiewania. Żebym ty wiem ja, jest teraz, teraz.
Gospodarze dzisiejszego koncertu pod hasłem Cała sala śpiewamy! Zespół Przyjazne Nuty. No i zdawałoby się, że to już koniec naszego spotkania. A co państwo na to? No ja myślę. A który? To państwo wybierajcie teraz, którą piosenkę. Pierwszy? Pierwszy, proszę uprzejmie. Ale państwo też śpiewacie. Pierwszy z tej części. Liczę na pomoc. Możemy już zacząć, żeby do wprawy dojść. We'll be right back.
Jarosław Stefaniak i zespół Przyjazne Nuty. Szanowni Państwo, to jeszcze nie ten moment, nie koniec naszego spotkania, albowiem teraz serdecznie zapraszam przedstawicieli zespołów naszych artystów, gości zaproszonych przez panią Bożenkę Karwowską. Bardzo proszę przedstawicieli zespołu Kapela Jutrzenka, ale baby. Zapraszamy, zapraszamy. Mogą być panie jak najbardziej. Panie, panie kierowniczki, zapraszam na scenę. Tak, 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 wspomagamy brawami. Zapraszam również pana dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury, Roberta Mazurka. Wszyscy państwo spisaliście się na medal. Zapraszam, panie dyrektorze, zapraszam. Panie przewodniczący jest z nami. Pan przewodniczący, zapraszamy serdecznie. Szanowni państwo, w takim towarzystwie to naprawdę czas bardzo szybko płynie, a jeszcze jak można wspólnie pośpiewać, to już naprawdę niczego więcej nie potrzeba. W imieniu własnym, jak również burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka, który ze względu na inne obowiązki nie mógł tu dzisiaj być, ale ma godnego następcę w osobie przewodniczącego Rady Miasta Adama Adamskiego, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zespołom, które w myśl słów piosenki Jerzego Połamskiego Cała sala śpiewa z nami dostarczyły nam wielu niezapomnianych wzruszeń i artystycznych doniesień. Bardzo szczególnie dziękuję pani Bożenie Karwowskiej. Pani Bożeno, zapraszamy tutaj do nas za to, że... Ale tutaj na środek może zapraszamy. Za to, że tak dzielnie pani prowadzi zespół, pomimo tych wszystkich trudności, jakie napotyka na swojej drodze. Za to, że organizuje nam pani takie koncerty, że zaprasza do nas takie wspaniałe zespoły. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować i złożyć na pani ręce taki okolicznościowy dyplom, jak również kwiaty. Bardzo dziękuję. I tu jeszcze pan... Dziękuję również naszym dzisiejszym gościom, zespołom, które tutaj zafundowały nam prawdziwą ucztę muzyczną. Dziękuję zespołowi Jutrzenka, a jak również zespołowi Ale Baby. I zapraszam tutaj panie kierowniczki na środek. I też chcielibyśmy wręczyć podziękowanie, jak i również symboliczne kwiaty. I myślę, że naprawdę należą się wielkie, wielkie brawa wszystkim dzisiejszym artystom. Tak. A teraz, i zwracam się teraz do wszystkich zespołów, myślę, że należą się od nas wielkie brawa dla tej wspaniałej publiczności, która tutaj was przez cały koncert oklaskiwała. Wielkie brawa dla naszej publiczności. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować pani Aldonie Sadowskiej, która przygotowała ten dzisiejszy koncert, jak również wszystkim, którzy pracowali przy jego obsłudze. Panu Tomkowi, panu Andrzejowi, również tym, którzy uwiecznili nasze dzisiejsze spotkanie, pan Tomek, pan Mirek, i też im się należą wielkie brawa. Szanowni państwo, i myślę, że nie ma lepszego zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, jak zakończenie wspólnym śpiewem. I ja tutaj może bym poprosił, żebyśmy jeszcze raz zaśpiewali wspólnie piosenkę Jerzego Połomskiego pod tytułem Cała sala śpiewa z nami. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ten dzisiejszy koncert, a jeszcze pani Bożena chciała, to oddaję głos. Chciałam powiedzieć, mój kochany zespole, te kwiaty są dla was. A dziękuję panu dyrektorowi i panu przewodniczącemu. Dziękuję za piękne i ciepłe słowa, otuchy i wsparcia na naszą dalszą działalność. A wam, kochani, dziękuję, że jesteście tutaj razem z nami dzisiaj, że przyjęliście nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. I zapraszamy do wspólnego śpiewania. Cała sala. Thank you.
Pan z tym udowodnił.